Annuncio bobis gaudium magnum. abemus papam poznać Ojca. Katecheza św. Jana Pawła II, wygłoszona 17 marca 1998 roku. W dramatycznej godzinie poprzedzającej wydarzenia, które doprowadzą do jego śmierci, Jezus kończy swe wielkie przemówienie pożegnalne piękną modlitwą do ojca. Można ją uznać za duchowy testament w którym Jezus oddaje w ręce Ojca otrzymane zadanie objawić Jego miłość do świata poprzez dar życia wiecznego. Ofiarowane przez Niego życie ukazane jest jako wymowny dar poznania. A to jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga oraz tego, którego posłałeś. Zgodnie z biblijnym językiem Starego i Nowego Testamentu poznanie nie ogranicza się jedynie do sfery intelektualnej, lecz zwykle obejmuje doświadczenie życiowe, angażujące całą osobę ludzką, a więc również jej zdolność do miłości. Jest to poznanie pozwalające spotkać Boga poprzez uczestnictwo w procesie, który wschodnia tradycja nazywa ubóstwieniem. I które dokonuje się dzięki wewnętrznemu i przemieniającemu działaniu Bożego Ducha. Mówiliśmy już o tym w katechezach w roku Ducha Świętego. Powracając teraz do przytoczonych słów Jezusa, pragniemy zastanowić się, co znaczy poznać życiem Boga Ojca. Możemy poznać Boga jako Ojca na różnych płaszczyznach. W zależności od perspektywy, jaką przyjmiemy, oraz od tego, jaki aspekt tajemnicy możemy rozważyć. Istnieje poznanie Boga naturalne, które bierze za punkt wyjścia stworzenie, przyjmując, że on jest początkiem i transcendentną przyczyną świata oraz człowieka. Uznajemy, że w tym sensie jest on ich ojcem. To poznanie pogłębia się stopniowo dzięki światłu objawienia, a więc na podstawie słów i historyczno-zbawczych interwencji Boga. W Starym Testamencie, poznać Boga jako Ojca, znaczy sięgnąć do początków, ludu przymierza. Czy nie on twym ojcem, twym stwórcą, wszak on cię uczynił. Odniesienie do Boga jako Ojca. Gwarantuje i zachowuje jedność członków tej samej rodziny. Czyż nie mamy wszyscy jednego Ojca? Czyż nie stworzył nas jeden Bóg? Uznaje się Boga za Ojca również i wtedy, gdy strofuje Syna dla Jego dobra. Karci Pan, kogo miłuje, jak Ojciec Syna, którego lubi. Oczywiście Ojca zawsze można wzywać w chwili strapienia. Wzywałem Pana, Ojcem moim jesteś i mocarzem, który mnie wyzwolił. Nie opuszczaj w dniach udręki, a w czasie przewagi pysznych bez pomocy. W tych wszystkich kontekstach przepisane są Bogu w najwyższym stopniu cechy charakteryzujące ludzkie ojcostwo. Intuicja mówi nam jednak, że można dogłębnie poznać ten rodzaj Bożego Ojcostwa tylko w takiej mierze, w jakiej Bóg je objawi. W kolejnych wydarzeniach historii zbawienia coraz bardziej ujawnia się inicjatywa Ojca, który poprzez swe działanie wewnętrzne otwiera serca wierzących na przyjęcie wcielonego Syna. Poznając Jezusa, będą mogli poznać również Ojca. O tym właśnie poucza sam Jezus, gdy odpowiada Tomaszowi: Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Trzeba zatem wierzyć w Jezusa i patrzeć na Niego, światłość świata, aby nie pozostać w mrokach niewiedzy i dowiedzieć się, że Jego nauka pochodzi od Boga. Po spełnieniu tego warunku możemy poznać Ojca. I stać się zdolni do oddawania mu czci w duchu i prawdzie. To żywe poznanie jest ściśle związane z miłością. Przekazuje je Jezus, tak jak powiedział w swej modlitwie arcykapłańskiej Ojcze Sprawiedliwy. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była. Gdy modlimy się do Ojca, jesteśmy w komunii z Nim i z Jego synem, Jezusem Chrystusem. Wtedy właśnie poznajemy Go i uznajemy z ciągle nowym zachwytem. Poznać Ojca znaczy zatem odnaleźć w Nim źródło naszego bytu i naszej jedności członków jednej rodziny, ale znaczy również być zanurzonym w życiu nadprzyrodzonym, w życiu samego Boga. Głoszenie syna pozostaje więc główną drogą do poznania Ojca i do tego, by pomóc innym w poznaniu Go. Jak bowiem przypominają sugestywne słowa świętego Ireneusza poznaniem Ojca jest syn. Ta możliwość została ofiarowana Izraelowi, ale także Poganom jak podkreśla Paweł w liście do Rzymian Czyż Bóg jest Bogiem jedynie Żydów? Czy nie również i pogan? Na pewno również i pogan. Przecież jeden jest tylko Bóg, który usprawiedliwia obrzezanego dzięki wierze, a nie obrzezanego przez wiarę. Bóg jest jedyny, jest ojcem wszystkich i pragnie ofiarować wszystkim zbawienie którego dokonał za pośrednictwem swego syna. Ewangelia Janowa nazywa to darem życia wiecznego. Ten dar należy przyjąć i przekazywać w duchu tej samej wdzięczności którą wyrażają słowa świętego Pawła z drugiego listu do Tesaloniczan Lecz my zawsze winniśmy dziękować Bogu za was bracia umiłowani przez Pana że wybrał was Bóg do zbawienia jako pierwociny przez uświęcenie ducha i wiarę w prawdę